Lata lecą, na szczęście Memorox dalej istnieje, mimo że zabor z zombim chcieli go zniszczyć, chcieli nas zniszczyć. No tak mówiliście zawsze. Co ty gadasz? A to spokojnie, jeszcze życie nasze się nie skończyło, a wasze kończy. Ale przejdźmy do Gromdy. Gratulacje, bo wasz zawodnik wygrał dzisiaj turniej. Co jest kluczem, żeby wygrać Gromdę? Nie wiem. No co, dobrze się przygotować, wiesz, no. Nie oszukujmy się, wiesz, jak mamy takie zaplecze i naprawdę już tych walk, przygotowaliśmy zawodników do setek walk zawodowych, więc jednak, nie, tu jednak chłopacy są czasem z doskoku i nie mówię, że nie trenują, ale też nie oszukujmy się, mając takie doświadczenie, to wiem, jakie błędy porobiliśmy i po prostu oni są może jeszcze tak przed nimi wszystko, że tak powiem, bo z topowych chyba klubów nie było żadnych zawodników i to na pewno robi różnicę, wiesz, jak cały czas sparujesz się i trenujesz z zawodnikami, plus Wasyl jako jest pięściarzem, ale kurczę, już kupę lat, 6-7 lat robi MMA w małych rękawicach, więc to też jest naprawdę bardzo istotne, jeżeli chodzi o walkę na gołe pięści, bo pięściarze nie są przyzwyczajeni do blokowania jakby małą powierzchnią rękawicy ciosów i to też dużo daje. Mocno jest Wasyl rozbity, bo nie wyszedł do nas jeszcze, ale nie. Nie. Nie, po prostu się ubiera i chciał się przekąpać chyba szybko. No i ochłonąć delikatnie, żeby nie mówić głupot. Wiesz, on jest jednak nie jest Polakiem, więc chciał dobrze, ładnie składać zdania, więc nie chciał robić tego w emocjach. No dobra, co dalej? Jest, ma tylko delikatnie łuk rozcięty. A dłonie? No właśnie, prawą rękę w pierwszej walce. Dlatego tak zawsze ciągle go uspokajałem, bo nie chciałem, żeby się podpalił, bo to jest turniej. Jak w pierwszej walce się rozwalisz, to potem jest ciężko. Dlatego nie chciałem, żeby on się podpalał i bił na ślepo, bo no i tam uderzył właśnie tamto pierwszego przeciwnika i w czoło. I coś tam się stało z tą ręką, jest spuchnięta. No nie wiem, zobaczymy, może być złamana. Wiedzieliście, spodziewaliście się, że traficie na Denisa w finale? Tak, domyślałem się ogólnie. Jak spojrzałem już na rozpiskę, domyśliłem się, że będzie w finale. Nie domyśliłem się, że będzie po 30-sekundowej tylko walce i będzie świeżynką. Miał chyba rękę złamaną, tak mi się wydawało po tej pierwszej walce złamał rękę. Czyli to są złamania? No, wiesz, no cała ręka ma spuchniętą, nie jestem lekarzem, ale no, na pewno nie jest to miłe. Przecinamy się na różnych galach w tej formule na gołe pięści. Chyba Gromda jest najkrwawsza, przyznasz. No na pewno, wiesz, ring 4x4, pole walki i o to chodzi, bo szczerze powiedziawszy, gdybyśmy wpuścili kickboxerów na 4x4, to by była też jadka, myślę, i mocne nokauty z nóg, bo spójrz, jak tutaj chłopacy się męczą, tak, męczą się. Jednak, że nie ręką mniej waży niż nogą, to wyobraź sobie na takim zmęczeniu, jeżeli ktoś ma więcej siły, robi roborotówkę. Nie, to by było to. Ale wiesz, no jednak takie klasyczne, to chyba o to chodzi, że to jest takie klasyczne, na gołe pięści, taka chyba jest geneza, taki pomysł na organizację, że jednak no w ten sposób to promują, nie? I to chyba idzie im bardzo dobrze. Zaraz finał, kto wygra, Tyson czy Don Diego twoim zdaniem? Wiesz co, szczerze, to może iść w jedną i w drugą stronę i nie ma co, nie chcę nawet tego obstawiać. No dobra, ode mnie to wszystko i co, idziemy oglądać, miło cię było zobaczyć. Ciebie też.